Witajcie, kochani. Dzisiaj trochę nietypowo otwieramy paczuszkę, ale z Faberlika. To chyba tak się dokładnie wymawia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Podpisałam umowę. Chciałam sprawdzić, bo wszyscy chwalą tutaj jakieś proszki, płyny do mycia i coś tym podobne, więc właściwie tutaj zamówiłam kilka rzeczy dla siebie. Więc otwieram paczkę i już Wam pokażę, co jest w środku. Dobra, i co my tu mamy? Tutaj widzę w razie jakieś takie wypełniacze. Jest nawet ich sporo. Są pooddzielane te produkty. W ogóle są popakowane w takich siatkach. Może ja to wyjmę od razu, bo i tak są tak jakoś popakowane. A tutaj to takie wielgaśne to katalogi. Zamówiłam ich trochę. Przy okazji mam siatki. Tu mamy katalogi 2,20. Wygląda tak. I zamówiłam też kilka trójek, ale tutaj ich nie widzę. Wszystkie dwójki. A nie, są. Po środku. A to jest katalog numer 3. W Faberliku można sobie zamawiać właśnie dwa katalogi naprzód. Z tego co widziałam, to ten katalog trójka jest ważny tylko przez 2 tygodnie. Tutaj mamy w każdym katalogu akcje dla nowych klientów. Tutaj były płyny. Tutaj są jakieś perfumy. A jak się dołączy w dwójce, to tutaj jakieś 120 zł i chyba tuż do rzęs. Trzeba coś o tym poczytać. No dobra, katalogi to później. I co my tutaj mamy? Paragon. Właściwie to chyba faktura. Wykaz produktów. Ale nie, w ogóle nie po polsku nic napisane. No dobra. Takie coś na buty. Wygląda tak. Dość drogie, bo po 21 zł prawie w katalogu cena taka. Ale patrzyłam takie jakieś tańsze w innych sklepach, takich po 5 zł i tam podobne. Jakoś niespecjalnie mnie to się podobały. Te buty nie miały właśnie tutaj takich tutaj podkładek. Więc zamówiłam takie. Ja zmniejszę światło, bo za bardzo świeci i nic nie widać i zaraz wracam. Zamówiłam sobie końcówkę, właściwie do tego, ale to zaraz pokażę, co to jest. Taką końcówkę można zamówić sobie 3 rodzaje. Jak tam komu pasuje, co się skończyło. Tutaj wszystko jakieś mnie dziwi, bo takie zafoliowane. Nie wiem, czy to ze względu na to, że to jest ta chemia i tak dalej. Tu mamy odświeżacz powietrza. Wodny odświeżacz powietrza. One były tutaj. Jestem właśnie ciekawa, czy nie będą duszące, bo niektóre takie, jak kupuję, to aż się nie da oddychać. Trzeba popsikać, wyjść i dopiero wrócić. Płyn uniwersalny do czyszczenia kuchni. Taki sobie właśnie zamówiłam. To jest ten. Szkoda tylko, że w ogóle z przodu nie pisze nic po polsku. Nawet nie wiem po jakiemu to. Nie wiem, po
po rosyjsku, po czesku, po słowacku, ukraińsku, no takie akurat dość podobne te znaki. Jedynie z tyłu jest naklejona taka naklejka na polski środek do czyszczenia piekarników i kuchenek. Będę sprawdzać. Ciekawa jestem akurat po tych całych świętach, jak tam się nic nie robiło, to jest masakra, więc trzeba trochę ogarnąć. Saszetki do szafy. Trzy różne zapachy. Kwiatowy walc. Kwiatowy walc. Pola lawendowe. I wiśniowy sad. To jest dokładnie pachnąca saszetka do szafy. Jestem ciekawa. Sprawdzę. Powiem, jak działa. I właściwie ostatnia rzecz tutaj widzę, co zamówiłam, ale właśnie szukam w katalogu, żeby pokazać. To jest coś takiego. To jest skoncentrowany środek do odkamieniania czajników i ekspresów do kawy. To się przydaje, w szczególności jak się ma ekspres taki, no właściwie do każdego, powiedzmy. O, tu jest. Przegapiłam go. Skoncentrowany środek do czyszczenia. To jest tu. Więc właściwie, jak widzicie, to zamówiłam same rzeczy takie do jakichś czyszczenia, upiększania, odświeżania i tym podobne. Do porządków. Wiosna, no, jeszcze trochę, ale porządki na pewno będą, więc ja się już powoli zaopatrzam. Co do Faberlic'a, niestety to był mój pierwszy katalog. Ja jeszcze się wdrażam co do właśnie tego, jak to działa. Jedyne, co zauważyłam, to paczkę można zamówić tylko i wyłącznie za pobraniem. Ewentualnie, jak po zrobieniu zamówienia, komputer podliczy kwotę paczki, ile nam tam wyszło, trzeba najpierw za nią zapłacić i dopiero jak się zapłaci, chyba jest na to 4 dni, to dopiero ta paczka do nas przychodzi. To jest właśnie coś dziwne, co się jeszcze nie spotkałam, więc no, będę się wdrażać. Powiedzcie, czy Wy też mieliście styczność w ogóle z Faberlic'iem, czy jesteście konsultantami, nie wiem, jak tam wygląda, czy tam nad konsultantem też jest lider. Nie wiem, jak mówię, wdrażam się, jak czegoś fajnego się dowiem, no to oczywiście Wam wszystko opowiem. A za dzisiaj to wszystko i dziękuję. Do następnego razu. Pa!